7.51, poranek Wnet trwa. Już teraz kolejna rozmowa. Jest z nami Anna Bryłka, eurodeputowana z ramienia Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dziś można powiedzieć kluczowe dla Unii Europejskiej głosowanie, wybór szefa komisji. Proszę powiedzieć, jak ocenia pani szansę Ursuli von der Leyen, no i co jej ewentualna wygrana może oznaczać dla prawicowych przedstawicieli europarlamentarzystów? No przede wszystkim to prawda, że dzisiaj mamy w Parlamencie Europejskim najważniejsze głosowanie, to znaczy wybór właśnie szefa Komisji Europejskiej. Rada Europejska mianowała kandydaturę właśnie von der Leyen, która przez ostatnie 5 lat pełniła tę funkcję. No i to tutaj, co tutaj można usłyszeć na korytarzach Parlamentu Europejskiego, to to, że nic nie jest tak naprawdę pewne. Nie jest to pewne, dlatego że to głosowanie jest tajne. To znaczy my jako posłowie do Parlamentu Europejskiego głosujemy normalnie, dostajemy kartkę, na której głosujemy za lub przeciwko pani von der Leyen, więc to głosowanie jest zupełnie tajne. No i to stawia duży znak zapytania, czy ta kandydatura przejdzie, czy nie przejdzie, dlatego że ja przypominam, że już 5 lat temu ta większość była dla pani von der Leyen naprawdę niewielka. No i okazuje się, że przez te 5 lat no, pani von der Leyen ma również wielu, wielu wrogów tutaj w Parlamencie Europejskim, również we własnej frakcji. Ja przypomnę naszym słuchaczom, że pani von der Leyen pochodzi, czy jest w grupie Europejskiej Partii Ludowej. No i na pewno przez wielu, wielu europarlamentarzystów jest po prostu oceniana również negatywnie. I przypomnę też, że na Radzie Europejskiej no nie otrzymała tej nominacji w ramach konsensusu, tylko też premier Włoch i premier Węgier wstrzymali się tutaj od głosu. Więc to pokazuje, że tego poparcia takiego jak się wypracowywuje na poziomie Rady Europejskiej też nie było. Więc tutaj dzisiaj najważniejsze głosowanie. Nic nie jest przesądzone, to naprawdę rozstrzygnie się między 13 a 14 jest głosowanie. Wyniki pewnie będą między 14 a 15, kiedy te głosy zostaną policzone. Część posłów Konfederacji zdecydowała się dołączyć do grupy tworzonej przez Alternatywę dla Niemiec. Pani postanowiła nie brać w tym udziału, nie współpracować z AfD. Dlaczego? Ja o tym mówiłam w kampanii wyborczej zaraz po wyborach, że nie wyobrażam sobie współpracy z dotychczasowym tak AfD, które no niestety, ale ma w swoich szeregach oczywiście bardzo wartościowych posłów, natomiast ma również posłów, którzy no mają pewnego rodzaju antypolskie wypowiedzi, relatywizują wydarzenia i zbrodnie II wojny światowej. Także no jest tutaj pewien taki, no powiedziałabym, problem i pewna inna ocena tych relacji polsko-niemieckich, więc to jest przede wszystkim no, powód, dla którego ja nie zdecydowałam się na współpracę w grupie, która jest teraz została utworzona przez AfD. To jest dzisiaj no, dość mała grupa, tam jest dwudziestu kilku posłów. No i cóż, no ja na ten moment pozostaję posłem niezrzeszonym, aczkolwiek tak jak informowałam też wcześniej, cały czas jeszcze te negocjacje trwają. A możemy zdradzić, jakie są alternatywy, z kim pani... To ja zawsze to powtarzałam, że no, nam było najbliżej do ID de facto przestało istnieć, dlatego że ID zmieniło się, przekształciło się w Patriotów dla Europy, czyli ten sojusz Marine Le Pen i Viktora Orbana. To jest dzisiaj trzecia największa siła w Parlamencie Europejskim, Patrioci dla Europy. Patrioci na rzecz Europy, tak to się też tłumaczy. No i to jest trzecia dzisiaj największa siła w Parlamencie Europejskim, więc to jest na pewno nasz cel, tak? Czy dołączenie do tej grupy tutaj. Natomiast tak jak mówiłam, EKR jest też grupą, do której nam, jeśli chodzi o poglądy, jest równie blisko, tak? I tutaj zobaczymy też dzisiaj, jak EKR, no nie zobaczymy, tak? Natomiast EKR nie wiem, czy będzie miał w ogóle wspólne stanowisko w sprawie głosowania nad właśnie kandydaturą von der Leyen, bo być może może się okazać, że po prostu tego stanowiska nie będzie, co oznacza, że Fratelli d'Italia zagłosują za właśnie von der Leyen. Więc zobaczymy też, jak to idzie, te głosowania w Parlamencie się Europejskim ułożą. Natomiast to, co mnie na pewno cieszy na początku tej kadencji, to, że udało mi się nawet jako w tej grupie posłów niezrzeszonych dostać do Komisji Parlamentu Europejskiego, czyli do Komisji Handlu, do Komisji Rolnictwa, w której po prostu chciałam pracować, no i udało się przynajmniej ten cel tutaj na początku tej kadencji zrealizować.
I to jest bardzo ważne, bo też z hasłami ochrony rolników, polskich rolników przyszła pani właśnie do Parlamentu Europejskiego. Tak, dokładnie, ale jeszcze... tak. Tak, ale jeszcze chciałabym takie ogólne wrażenie poznać, bo jeszcze jest pani relatywnie krótko, ale pewnie już jakieś wnioski można wyciągać. Jak ocenia pani te trendy polityczne w Europie? Mówimy coraz częściej właśnie o wzroście popularności partii eurosceptycznych, no i też o strategiach, jakie przyjmują partie mainstreamowe, aby przeciwdziałać wzrostowi tych prawicowych ugrupowań. No to zdecydowanie, to znaczy pani redaktor tutaj dla naszych słuchaczy, no informacja taka, że partie prawicowe są po prostu takim otoczone kordonem sanitarnym i nikt się generalnie tutaj z mainstreamowych partii w Parlamencie Europejskim z tym nie kryje, to znaczy przykład patriotów dla Europy, którzy nie dostali żadnego przewodniczącego, czy wice, nie wiem czy wice, ale na pewno żadnego przewodniczącego komisji w Parlamencie Europejskim, będąc trzecią siłą w Parlamencie Europejskim. Patrioci dla Europy nie mają również swojego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, również będąc trzecią siłą w Parlamencie Europejskim. W ogóle widać to napięcie na sali plenarnej między właśnie prawicą a lewicą, że będzie taka próba marginalizowania właśnie posłów o poglądach konserwatywnych, narodowych, wolnościowych. Natomiast tutaj nie można w żadnym wypadku się zniechęcać, bo ta nasza reprezentacja tych posłów z całej Europy po prostu jest mimo wszystko stosunkowo duża. No i nie da się po prostu pominąć tak głosu 100, 150 czy nawet 200, posłów, więc na pewno siły tutaj mainstreamowe, lewicowo-liberalne będą próbowały marginalizować naszą obecność w Parlamencie Europejskim, natomiast tego się nie da po prostu tak pominąć, tak nie da się nas od tak wyeliminować z tej debaty. Natomiast jeśli chodzi o takie w ogóle pierwsze wrażenie tutaj pracy w Parlamencie Europejskim, to muszę przyznać, że oczywiście poza takimi elementami właśnie tego kordonu sanitarnego i wypychania z debaty, to generalnie warunki pracy i tak dalej są na pewno bardzo, bardzo dobre. Tutaj nie mogę niczego złego powiedzieć. To jeszcze dwa ważne tematy, tylko musimy dosyć krótko odpowiadać. Z jednej strony polityka migracyjna. Ostatnio właśnie Ursula von der Leyen wysłała list, to było przed ostatnim szczytem, do przywódców. Wspomniała o innowacyjnych rozwiązaniach wdrożonych przez niektóre kraje. Chodzi o pakt migracyjny i o taki model ruandyjski. On ostatnio był testowany przez Włochy. To jest taki model tych osób, które starają się o status uchodźcy, wysyłania na przykład. Włochy robią to w Albanii. Do Albanii trochę już z błogosławieństwem Unii Europejskiej i tam rozstrzygania dopiero tych spraw. Proszę powiedzieć, jakie jest pani stanowisko w sprawie całej polityki migracyjnej? Oj, pani redaktor, to ja nie mam z tego wątpliwości, że czy pakt o migracji, azylu, czy te wszystkie elementy wchodzące w skład tego paktu, to nie jest zatrzymywanie nielegalnej imigracji, tylko próba zarządzania tą całą nielegalną imigracją, która ma miejsce. I tak naprawdę, jak się wczytamy w te przepisy, to się okazuje, że to jest wysłanie zaproszenia, dlatego że te przepisy, bo tam właściwie podając po prostu jakikolwiek ważny powód, państwo członkowskie po pierwsze musi rozpatrzyć wniosek o ochronę międzynarodową, musi temu człowiekowi, który nielegalnie przekroczył granicę, zapewnić opiekę. Więc właściwie każdy może przyjechać, podać ważny powód i już korzysta z ochrony na terenie Unii Europejskiej. Więc generalnie te przepisy są bardzo niekorzystne. Natomiast tutaj nawet przepisy są bardzo niekorzystne. Natomiast tutaj nawet, pani redaktor, jak my rozmawiamy, tak? Definicja uchodźcy w prawie międzynarodowym, w prawie migracyjnym to jest zupełnie co innego niż właśnie imigrant zarobkowy czy osoba korzystająca z ochrony międzynarodowej i tak dalej. Generalnie Unia Europejska też bardzo sprawnie i tutaj przywódcy Unii Europejskiej bardzo sprawnie manipulują tymi pojęciami właśnie z prawa międzynarodowego. No i to wszystko się po prostu bardzo, bardzo mocno zaciera, że tak naprawdę trzeba po prostu mówić o nielegalnych imigrantach, bo tak to niestety wygląda. No i Unia Europejska na pewno nie ma pomysłu, ale na pewno też nie ma woli do tego, żeby zatrzymywać nielegalną imigrację i właściwie wysyłać taki jasny sygnał, że nie, tutaj już nie przyjeżdżajcie, tutaj nie ma miejsca, albo przyjazd jest bardzo ograniczony, to znaczy są bardzo wysokie wymagania, bardzo wysokie restrykcje.
To już na zakończenie jeszcze kilka słów na temat rolnictwa. Mieliśmy bardzo duże protesty, mieliśmy propozycje tych zmian kosmetycznych. Co dalej po wyborach do Parlamentu Europejskiego? Jaka przyszłość może czekać rolników z Unii Europejskiej, polskich rolników? Rozpoczynają się żniwa. No na razie tutaj te prognostyki nie są najgorsze, ale nadal ta sytuacja jest bardzo trudna. Oczywiście, że sytuacja jest bardzo trudna, bo tutaj spiętrzyło się mnóstwo problemów z ostatnich lat. Natomiast no wszystko zależy od tego, kto w ogóle zostanie szefem komisji. Ja życzę polskim rolnikom, żeby to nie była von der Leyen, bo generalnie, no pani redaktor, mieliśmy to rozporządzenie o przywracaniu zasobów naturalnych, które spadło z głosowania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i zostało po wyborach do Parlamentu Europejskiego przegłosowane na Radzie Unii Europejskiej, no co pokazuje, że nie ma żadnego kroku wstecz, tylko były pozorowane ruchy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, żeby te nastroje trochę uspokoić, żeby nie eskalować tych antyunijnych emocji. No okazuje się, że po wyborach po prostu to wszystko wróciło tak jak gdyby nigdy nic. No i zobaczymy, kto zostanie szefem Komisji Europejskiej, kto bierze na siebie Zielony Ład i politykę klimatyczną, no i kto zostanie komisarzem do spraw rolnictwa. No to są trzy ważne funkcje, które będą tutaj w Komisji Europejskiej decydowały o tym, jaka ta przyszłość rolnictwa w Unii Europejskiej będzie i tym samym jaka ta przyszłość rolnictwa w Polsce będzie. I tutaj na razie stawiamy kropkę. Anna Bryłka, eurodeputowana z ramienia Konfederacji, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.